Powiat Działdowski otrzymał kolejne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W sumie razem z pieniędzmi z pierwszej tarczy spłynie do powiatu ponad 16 milionów złotych. O szczegółach mówi starosta Paweł Cieśliński. W dniu dzisiejszym jesteśmy po uzyskaniu informacji, że otrzymaliśmy kolejne środki z Rządowego programu inwestycji, Funduszu Inwestycji Lokalnych. Cieszymy się bardzo, że jest to duże wsparcie. z tarczy tak zwanej 1, otrzymaliśmy 4 miliony 600, 000. w tej chwili otrzymaliśmy 10 milionów złotych. Więc jest to ogromna kwota, w sumie dając prawie 15 milionów na inwestycje w powiecie działdowskim na lata 2021-2022. Dlatego też musimy się teraz mocno sprężać do tego, żeby środki te po pierwsze precyzyjnie zaplanować, ale również i przygotować przetargi. dokumentację już mamy na szczęście gotowe, przygotować przetargi i rozstrzygnąć, no i przede wszystkim wykonać inwestycje. Będą to inwestycje i drogowe, bo jest tych dróg praktycznie siedem. Mamy inwestycje w szpitala, mianowicie wymiana wind, remont, wymiana wind w szpitalu, budowa, rozbudowa sali gimnastycznej na ulicy pocztowej. Także tych inwestycji jest dość dużo i są to dodatkowe inwestycje, które będziemy wprowadzali do budżetu Powiatu Działdowskiego. Także oprócz tych planowanych wcześniej przez nas, jak również tych, które otrzymamy inwestycje, które współfinansowane będą z Funduszu Dróg Samorządowych, to są to inwestycje dodatkowe, które będziemy dalej procedować i cieszymy się ogromnie, że udało się takie środki uzyskać. Chciałbym tu serdecznie podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że te środki do nas wpłynęły wszystkim panu wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, Arturowi Chojeckiemu, również panu posłowi Robertowi Gontarzowi, którzy bardzo aktywnie się włączyli, nie tylko w opiniowanie, pozytywne opiniowanie naszych, naszego wniosku, ale również i, i nad skutecznym, jak gdyby, osiągnięciem takiego wyniku. Z województwa warmińsko-mazurskiego pozytywnie rozpatrzono 91 wniosków na łączną kwotę ponad 138 milionów złotych.